Kochani, witam Was w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jak już widzicie tutaj po tytule tego czytania, dziś zrobimy rozkład, odczyt kart Tarota ogólny na miłość i ewentualne finanse, sprawy osobiste przy Was. Wiem, że czekacie na takie rozkłady u mnie na kanale, bo zawsze przeważają te rozkłady uczuciowe, na relacje i tak dalej. Dziś postanowiłam zrobić dla Was takie czytanie. Chcę jeszcze tutaj podkreślić, że część z Was pisze i pyta mnie o znaki zodiaku na pozostałe, znaki zodiaku masło maślane, czytanie, odczyt z Tarota na pozostałe znaki zodiaku, bo są tylko ryby u mnie na kanale. Kochani, nie wiem dlaczego, ja nagrałam Wam te czytanie i one miało być, tak, w formie jednego filmu, jednakże nastąpił jakiś błąd pliku, coś tam, nie wiem co się tak naprawdę zadziało, że obraz przerywał, a głos nie nadążał i nie mogłam wrzucić takiego czytania w takiej formie, po prostu w takiej postaci, bo to było w ogóle nie do, ten przekaz był nie do zaakceptowania przeze mnie i Wy byście też z niego nic nie odczytali, dlatego ja myślę, że w tym tygodniu zbliżającym się nagram odczyt dla pozostałych znaków zodiaku, usiądę, nagram w formie jednego filmu, począwszy od znaku zodiaku Baran i będzie wtedy ten odczyt listopad, grudzień, no bo już mamy prawie połowę listopada, dlatego nie ma sensu robić tylko na listopad, zrobimy ten odczyt na listopad, grudzień. Oczywiście kochani, jeżeli chcecie czytanie prywatne dla siebie, no to już nie będę tutaj się powtarzać, wiecie, że zawsze u mnie macie w opisie pod moim każdym filmem lub gdzieś tutaj się pojawia kontakt do mnie, jeżeli jesteście na takie czytanie gotowi, potrzebujecie informacji od Tarota lub po prostu chcecie zadać konkretne pytanie do Tarota, piszcie do mnie, na każdą informację, wiadomość od Was odpiszę, udzielę szczegółowych informacji. Teraz już bez zbędnego przedłużania, kochani, przejdziemy do tego rozkładu, do tego odczytu. Mam dwie karty do wyboru dla Was. Kochani, to jest karta numer 1. Ty się zastanów, przemyśl. Oczywiście zawsze zachęcam do tego, byście skupili się na grafice karty. Czy grafika karty Was do siebie przyciąga? Czy coś do Was mówi? Czy przemawia do Was ten obraz z karty? Czy na przykład chcecie, żeby ta karta była przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania, tak? Przepraszam. To jest karta numer 2. I to samo, co dla karty numer 1. Chodzi o grafikę karty, jeżeli ta grafika Wam się podoba, przyciąga Was do siebie, czujecie więź z tą kartą, to, że ta karta bardziej na Was oddziałuje, oczywiście wybierzcie kartę numer 2. Czasami jest tak, że i karta numer 1, i karta numer 2 Was przyciąga, wtedy jest jakaś informacja dla Was zawarta w danej karcie, tak? Po trochu w każdej. Jeżeli przyciąga Was na przykład, nie przyciąga Was żadna karta, w sensie nie umiecie się zdecydować, nie umiecie wybrać, być może nie ma jakiejś informacji lub nie jest odpowiedni czas na odczyt dla Was w tym temacie, tak? Kochani, tyle ode mnie. Chyba wyjaśniłam, wytłumaczyłam. Myślę, że jak nowe osoby są na kanale, to też to zrozumieją ten odczyt. I przechodzimy do czytania głównego, na które serdecznie Was zapraszam. Jeżeli mi się uda, to jutro pojawią się znaki zodiaku. Postaram się, żeby jutro się pojawiły dla Was znaki zodiaku. Czyli jutro jest niedziela, zobaczymy, czy po prostu, no chciałabym jutro Wam po prostu nagrać ten odczyt, żebyście już go mieli, żebyście mogli sobie korzystać z tych rad Tarota dla Was, być może jakichś wskazówek, odpowiedzi na Wasze pytania. Również będę chciała jeszcze dziś wrzucić Wam czytanie jakieś na uczucia, czyli standardowo, nie wiem, co się u niego u niej dzieje, albo zobaczymy, może będzie, myślę, że koło 20 pojawi się film właśnie, co się u niego u niej dzieje lub jego, jej zamiary w Twoją stronę, miesiąc listopad, grudzień ewentualnie. Zobaczymy, tak? A teraz, kochani, bo ja, jak widzicie, do małomównych nie należę, także zaczynamy bez zbędnego mojego już gadania. Zapraszam. Przechodzimy do czytania dla Was, tak? Czyli odczyt Tarota ogólny na miłość i finanse, sprawy osobiste. Karty oczyszczam. Sprawdzamy kartę Anielską Radę przy Was, przy Tobie, kartę, która Wam się tutaj pokaże. Zobaczymy, co nam w kartach wyjdzie. Załóżmy, że ten odczyt będzie... normalnie stawiam kartę na 6 miesięcy. Normalnie stawiam kartę na 6 miesięcy. Widzicie, że karty mi tu wypadły. I to są karty, które się wysunęły z talii.
kochani. Załóżmy, że to będzie 3-6 miesięcy odczyt ogólny tarota na miłość, finanse i sprawy osobiste przy Was. Co mi tu, kochani, wychodzi? A więc, po pierwsze, karty anielskie, które tutaj wyszły przy Was, przy Tobie, to przede wszystkim karta, która mówi: nie przestawaj dążyć do własnych celów. Nie dawaj komuś, aby jakby nie zbaczaj z drogi, którą nie zbaczaj z drogi, którą sobie obrałeś, tak? Karta mówi tutaj, że masz wewnątrz siebie poczucie, iż na coś teraz jest odpowiedni czas, odpowiedni moment, jak karta sama wskazuje. Na coś jest idealny moment. Przychodzi idealny moment na rozwiązanie Twoich spraw, problemów, na zakończenie jakiegoś etapu w życiu. Jednakże karta tutaj pokazuje, że jeszcze nie powiedziałaś swojego ostatniego słowa. A najlepszym wyborem będzie właśnie dla Ciebie podążanie za głosem swojej intuicji. Słuchanie intuicji, swoich podświadomych. Po prostu intuicja sama podsyła nam podświadome. My czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, a część z Was na pewno sobie zdaje, bo jesteście osobami, które są, no, oglądacie tarota, słuchacie odczytów, na pewno jesteście bardzo osobami wrażliwymi, o wysokiej empatii. Także słuchaj intuicji, rad, które Ci intuicja i Twoja podświadomość podsyła. I karty pokazują, aby iść za tym głosem intuicji, podejmować świadome decyzje, twardo stąpać po ziemi, tak? Nie bujać w obłokach i nie myśleć na zasadzie, o co by było gdyby, tylko stawiać granice. Poszerzać z jednej strony horyzonty, czyli poznawać nowych ludzi, otaczać się fajnymi ludźmi, ludźmi o pozytywnej energii, a jakby odcinać to, co jest w tym momencie dla Was szkodliwe, co zaburza Wam energię, tak? Dla części z Was będzie potrzebne, jak karta mówi, pokojowe rozwiązanie, czyli karta kompromisu, tak? Ważne jest, żebyś twardo stąpała po ziemi i wierzyła w siebie przede wszystkim, w swoje racje, w swoje odczucia. Abyś nie skupiała się na tym, na zasadzie, kiedy coś nastąpi, czy nastąpi, po co nastąpi, tylko po prostu, abyś dała sobie czas. Na zasadzie czasami to jest takie, powiem Wam, proste, ale co ma być, to będzie, tak? Nie skupiała na tym swojej energii. Tak mi w kartach wychodzi. Dobra, teraz zobaczymy, kochani, w odczycie dla Was. Idziemy dalej. Co karty chcą Wam jeszcze w tym odczycie pokazać? I ja już sprawdzam. Na pewno część z Was, i ja już widzę, w najbliższych miesiącach otrzyma świetną propozycję albo pracy, współpracy, wyjazdu, nawet zmiany mieszkania, wyjazdu zagranicznego. Tak mi w kartach wychodzi dla Was. Karty mi tu pokazują, iż część Waszych problemów zostanie po prostu za plecami. Te trzy najbliższe miesiące bardzo ładnie tutaj mi pokazują, że otrzymacie wsparcie. Mało tego, część z Was otrzyma podwyżkę, awans, zmieni stanowisko pracy, dostanie przypływ gotówki, otrzyma przypływ gotówki. Dla części z Was, jakby wiecie co, to będzie Wasze być albo nie być, podjęcie takiej decyzji. Otrzymacie też wiadomość, informację, dla części z Was będzie to wiadomość od osoby z Waszej przeszłości, będzie to mężczyzna lub kobieta, z którym kiedyś Was coś łączyło, lub ta osoba nadal jest w Waszej myśli, nadal czujecie obecność tej osoby. Jednakże karta mi tutaj mówi, jeżeli relacja była w przeszłości niezdrowa, nie gwarantująca Ci spełnienia, to takie związki, takie relacje powinny zostać raz jeszcze przemyślane. Raz jeszcze, ze względu na to, że jeżeli blokujecie serce, swoje myśli, swoje pragnienia, myślami o tej osobie z przeszłości, to kochani, blokujecie się też, jakby nie umiecie stworzyć przestrzeni dla czegoś lepszego, nowego w Waszym życiu, tkwiąc w czymś, co było, tak? To powinno być jeszcze raz przemyślane, ewentualnie zamknięte lub postawione jakieś tutaj granice oczekiwania między Wami. Patrzymy dalej. Karta mi tu mówi, zmiany w Twoim życiu są potrzebne, zmiany w życiu są nieuniknione. Nie poddawaj się, tak?
bo nie jest to pora do poddawania się w żadnych strefach Twojego życia. Nie, jakby nie poddawaj się, a raczej kontynuuj podążanie w kierunku swoich nadziei, planów, oczekiwań. Dąż do tego. To jest czytanie ogólne. Jak widzicie, karty ogólnie dają cały czas taką jedną dużą kartę radę dla Was, tak? Karty tutaj pokazują, aby być konsekwentnym, walczyć z trudnościami, a czas rozwiąże wiele tutaj sytuacji przy Was. Kochani, dla części z Was widzę problemy rodzinne, niedogadywanie się w rodzinie, kłótnie, nieporozumienia. Wy czujecie się niezrozumiani, niedoceniani, pomijani. Dla części z Was widzę sprawy spadkowe, sprawy majątkowe, które nie do końca idą po Waszej myśli i nie do końca jeszcze przez chwilę będą szły, ale tylko przez chwilę, bo wszystko się zmieni w 2024 roku dla Was. I tu w kartach widać, że to będzie jak prezent od losu, ta zmiana dla Was. Wszystko się wyjaśni, wyklaruje, wyjdziecie z pewnych sytuacji w swoim życiu, trudnych, i tu właśnie wychodzą sprawy urzędowe, sądowe, alimentacyjne, rozwodowe, wszelkie takie Wasze w takim worku, wiecie, spraw urzędowych, sądowych, z pomyślnością dla Was. I to będzie dla Was jak ulga, jak taki, wiecie, dar od losu, prezent od losu. Ja teraz jeszcze patrzę. Ja widzę, że dla Was karty pokazują tak, że coś super się dla Was zapowiadało, ale niestety widać, że już jakby nie rokuje dalej. Fajnie się coś zapowiadało, być może mieliście fajną propozycję pracy, być może czekał Was fajny wyjazd, zmiana, wyjazd zagraniczny, zmiana miejsca zamieszkania. I to fajnie rokowało na początku i przysiadło, tak? Tak karty mi to pokazują. Że jesteście ogólnie rozczarowani, rozczarowani taką sytuacją, która jest przy Was. Być może rozczarowani pracą lub sytuacją, w jakiej obecnie jesteście. I właśnie tak jak mówię, choć coś się super zapowiadało, teraz jesteście już zmęczeni, coś nie wyszło zgodnie z Waszymi założeniami, planami. Karty pokazują na problem właśnie w odnalezieniu swojego miejsca i tej stabilizacji dla Was. Tym się, kochani, nie martwcie. Tym się nie martwcie, bo karty pokazują mi tutaj, iż mimo to, że sytuacja w każdym aspekcie Waszego życia wygląda na taką w zawieszeniu, bez konkretnego jakiegoś celu, ruchu, jakby nic nie chciało, jakbyście mieli złą pasce po prostu tu i teraz, to w najbliższych miesiącach los będzie dla Ciebie bardzo przychylny. Odwróci się zła pasca, zrealizujesz swoje plany lub coś, czego do tej pory Ci się nie udało zrealizować. Pewne sprawy dla Ciebie dobiegną końca i przyniosą Ci ulgę i uwolnienie się od przeszłości, otwierając nowy etap, rozdział w Twoim życiu, tak? Do końca roku widać przy Tobie też nowe znajomości, kochani, proszę bardzo. Ja Wam pokażę, bo to przecież tą kartę. Do końca roku pojawią się przy Tobie nowe znajomości, tak? Sympatie, wyjścia towarzyskie, zaproszenia. To będzie czas szczególnie taki radosny w Twoim życiu. Widać, że dla części z Was, jeżeli na przykład jesteście w jakiejś relacji lub myślicie o jakiejś osobie, macie jakąś osobę w sercu, to widać, że do końca 2024, mimo że stawiam na te 6 miesięcy karty, ale do końca 2024 roku ta osoba wyjdzie do Ciebie z deklaracjami, zdeklaruje się w aspekcie Waszej relacji, co da Ci poczucie stabilności, stabilizacji. Widzę wspólne zamieszkanie, wspólne dogadanie się, dojście do wspólnego porozumienia. Dla części z Was, jeżeli macie problem z małżonkiem lub ex-małżonkiem lub jesteście w separacji, to również 2024 sprawy ureguluje między Wami. Dla części z Was osoba w typie ex-małżonek, ex-partner wróci do Was z podkulonym ogonem. Tak mi to wychodzi. Ale kochani, jeszcze idziemy dalej. Jeszcze idziemy dalej. Jeżeli chodzi o osoby w karcie singli, to wiecie co? Karty mi tu pokazują, że poczujecie wiatr w żaglach.
odczujecie duże w tym czasie powodzenie w najbliższych miesiącach, doświadczycie ciekawych znajomości i część z Was spełni marzenia w sferze osobistej, czyli stworzy związek, relację, na którą długo czeka, której brakuje Wam w życiu. I tutaj widać, że część z Was długo jest osobami, które nie ma partnera, ale właśnie najbliższe 6 miesięcy to dla Was zmieni. Część z Was wyjedzie, a to, że na przykład od jakiegoś czasu dążycie wytrwale, jesteście konsekwentni w załatwianiu ważnych spraw dla Was, nie poddajecie się, przyniesie Wam pozytywne rezultaty, kochani, tak? Pamiętajcie, tu w kartach mi wychodzi, na najbliższe 6 miesięcy przede wszystkim nie grożą Wam problemy finansowe, a wręcz nadarzą się okazje do zrobienia zmiany w swoim życiu albo zarobienia paru groszy, dodatkowa praca, dodatkowy zarobek, gdyż ktoś zaoferuje Wam tutaj, da Wam jakąś, wyjdzie do Was z jakąś propozycją, ale jeżeli czekacie również na decyzję w jakiejś ważnej sprawie dla Was, będzie też to decyzja pozytywna do 6 miesięcy. I powiem Wam szczerze, zobaczymy kartę rady również. Zobaczymy również kartę radę. O, widzieliście? Te karty mi się wysypały. Karta rada. Sprawdzamy, bo wszystkie wyszły Wam możliwe. Także ja sprawdzam. Karta rada, przede wszystkim konsekwencja i kompromis. Karta rada mówi, nie uciekaj od obowiązków, od spraw trudnych. Nie odkładaj tych spraw na później. Nie uciekaj i nie odkładaj tych obowiązków również na później. Mimo, że są to rzeczy niewygodne, a szczególnie jakieś sprawy związane z pracą, z ważnymi decyzjami w Waszym życiu, to może być nawet chodzić też o myśli związane z partnerem, z partnerką. Karta mówi, wymagaj dużo od siebie, tak? Ale wymagaj też dużo od innych. Uruchom wszelkie starania, aby sprostać trudnym sytuacjom, nie wchodzić w prowokujące sytuacje, toksyczne relacje, toksycznych ludzi unikać, a do końca roku zobaczysz duże pozytywne zmiany, tak? Tak mi tu w kartach wychodzi dla Was, kochani. Tak mi tu w kartach wychodzi na najbliższe te miesiące, 3 do 6 miesięcy przy Was w odczycie ogólnym tarota dla Was. Kochani, no fajny odczyt Wam wyszedł. Fajny odczyt Wam wyszedł. Oczywiście, jeżeli chcecie takie czytania Wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Będę miała świadomość tego, że to Wam odpowiada, że chcecie, abym takie czytania kontynuowała dla Was. Kochani, teraz przechodzimy do odczytu dla karty numer 2. Zobaczymy, co w tej karcie się nam tutaj pokaże. Jeżeli jesteście ciekawi i chcecie też tego odczytu posłuchać, zapraszam Was. Zaczynamy odczyt dla karty numer 2. Kartę anielską oczyszczam i sprawdzamy, jaka karta anielska przy Was na najbliższe miesiące. Na najbliższe miesiące przy Was. I ja już tu widzę, iż wszelkie zmartwienia i troski i sytuacje, w których być może na ten moment się poddajesz, się polepszą dla Ciebie. W przeciągu kilku miesięcy, co z reguły oznacza 3 do 6 miesięcy, nadarzy się okazja na rozwiązanie Twoich problemów, na wyjaśnienie pewnych spraw, które Ciebie dotyczą, które Ci przeszkadzają, o których myślisz. Dla części z Was karty pokazują rozmowę lub pójście, może nie tyle rozmowę, co nadarzy się okazja do wyjaśnienia spraw, które, tak jak mówię, masz w głowie. Sytuacja się dla Ciebie polepszy. Szczególnie ja tutaj widzę, wiecie co, osoby spod znaku ryby, rak, skorpion, strzelec i bliźniak mi się w kartach pokazują. Jeżeli osoby w Waszej głowie, z którymi macie konflikt, są spod tego znaku lub Wy jesteście spod takich znaków, to w przeciągu kilku miesięcy sytuacja bardzo się dla Was wyklaruje, dojdziecie do porozumienia, zgody, będziecie w stanie ze sobą przede wszystkim rozmawiać i rozwiązać pewne problemy. Tak mi karty pokazują. Natomiast jeżeli przy Was są sprawy związane z finansami, z poprawą, z chęcią wyboru lepszego życia, czyli zmiany, jakich oczekujecie, poważne deklaracje, poważne zmiany przy Was, karta mi tutaj mówi, iż w przeciągu kilku miesięcy również nadarzy się okazja dla Ciebie na wyjaśnienie, załatwienie, nowe propozycje, nowe szanse na to, żeby stare, niefajne rzeczy zostawić za plecami. Kochani, idziemy dalej, sprawdzamy na najbliższe miesiące odczyt
czytaniu ogólnym dla Was. Na pewno część z Was wyjedzie i ja już widzę. Wyjedzie, zmieni miejsce zamieszkania, przeprowadzi się. Dla części z Was już trwają jakieś, jest jakiś etap, który trwa w tym temacie, tak? Próbujecie jakby już coś ogarniać w temacie wyjazdu, być może przeprowadzki, zmiany nawet zagranicznej. Myślicie o tym bardzo mocno. Karty wskazują, do 6 miesięcy uda Wam się dopiąć swego. Widzę wyjazd i zmianę przy Was. Dla części z Was będzie to zmiana taka potrzebna w życiu i powiem Wam szczerze, wpływająca bardzo pozytywnie na Waszą przyszłość. Kochani, co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze tutaj na najbliższe miesiące? Jeżeli myślicie ja widzę, wiecie co, kartę tutaj dziecka. I jest karta dziecka, która mówi, że w najbliższych miesiącach część z Was zostanie rodzicami, dziadkami, babciami lub wujkami, ale bardziej bym powiedziała, że rodzicami, dziadkami. I karta mi tu mówi, że dziecko, które było wyczekiwane, które było upragnione, pojawi się informacja o ciąży do 6 miesięcy przy Was. Dla części z Was na najbliższe miesiące ponownie wychodzi mi wyjazd. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi wychodzą dokumenty, załatwianie spraw z tym związane. Wychodzą mi również sprawy związane z trudnością, jakby z trudnością w aspekcie pieniędzy, czyli jakieś długi, jakieś niespłacone zobowiązania lub zobowiązania, które się za Wami ciągną od jakiegoś czasu, które po prostu Was wprowadzają w stan takiej niemocy i bezsilności. Kochani, karty mi tu mówią, iż nie martw się tymi sprawami. Do 6 miesięcy nie uda się wszystkiego ogarnąć, załatwić, wyjaśnić i tak dalej, ale widzę, iż zacznie coś pomału się dziać dla Was pozytywnie. Ciemne chmury, jak gdyby, bo ja tu widzę, nie wiem dlaczego, ale wiecie co, jakieś złorzeczenia. Dla części z Was ktoś Wam złorzeczył, a że słowa mają moc, ktoś Wam źle pożyczył i część z Was odczuwa, że macie ciągle pod górkę, pod wiatr, jakbyście szli wciąż pod górkę, czego się nie dotkniecie, to się wali lub nie idzie zgodnie z Waszym planem i założeniami Waszymi. Kochani, dla części z Was ja tu widzę, iż do 6 miesięcy wyklaruje się sytuacja przy Was, ale nie na zasadzie całkowitego wyklarowania, nie. Nadarzą się okazje i sytuacje, i zbieżność, i czasami, jak ja to mówię, znajdziecie się w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie swojego życia, spotkacie kogoś na drodze, kto Wam pomoże z tego wyjść, z tych problemów, które teraz zapychają Waszą głowę. Widzę nieoczekiwaną, niespodziewaną, bardzo fajną wiadomość przy Was. Dla części z Was, mającą związek z osobami spod znaku, kochani, lew, panna, wodnik, bliźniak i byk. Tak mi w kartach wychodzi. Wy możecie być spod tego znaku lub otrzymacie wiadomość od osoby spod tego znaku. Ważna informacja, jak zawsze mówię, nie stawiam kart na zdrowie, ale kochani, wychodzi aspekt problemów ze zdrowiem. Również w aspekcie emocjonalnym, czyli może jakieś depresje, smutne myśli, które Was ogarniają. Sprawy związane z tym, że macie problemy w rodzinie. Problemy rodzinne z dziećmi, z partnerem, partnerką, nie układa się Wam. Jesteście nieszczęśliwi. Karty mi tu mówią, iż powinnaś poszukać pomocy, jeżeli masz takie problemy, nie radzisz sobie w pewnych sytuacjach. I to nie jest nic złego, bo ja widzę, iż bardzo tutaj to wszystko Was, wiecie, tu się coś przy Was zadzieje. Czytanie jest ogólne, Was jest tysiące. Ale przy Waszym domu pojawi się taka iskra, płomień i nadzieja na to, że wszystko się dla Was poukłada, że wszystko zostanie pomyślnie rozwiązane. Ale w aspekcie zdrowotnym, szczególnie tym emocjonalnym, powinniście poszukać pomocy. Jeżeli aspekt zdrowotny jest związany z Waszymi fizycznymi sprawami, to jeżeli macie zabiegi, operacje jakieś tutaj przy Was, to słuchajcie, nie odkładajcie tego na później, załatwcie to tu i teraz, aby nie przerodziło się w coś poważniejszego. Przy Was jest też jakaś, o patrzcie, widzicie co chciałam powiedzieć, że jest przy Was jakaś załza. W karcie mężczyzny lub kobiety, osoba, która niby jest przyjacielem, przyjaciółką,
Niby chcę Wam pomóc, ale nie chcę dokładnie. Kochani, dla części z Was widzę problemy z partnerem, z partnerką. Zobaczcie. Może tak powinnam to zrobić. Problemy z partnerem, z partnerką. Ja zawsze mówię, na wszystko czas i godzina i tu też, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś romanse, bo też mi tu wychodzą w kartach właśnie przed chwilą. Kochani, na wszystko czas i godzina, pewnych rzeczy nie przyspieszymy. Na pewne rzeczy musi przyjść czas i odpowiednia godzina, odpowiednie miejsce, odpowiednie przepracowanie naszych uczuć. Kochani, nie dajcie sobą manipulować, tak karta mówi. Ucz się asertywności, bądź osobą asertywną. Nie dawaj sobą pomiatać, nie dawaj sobą manipulować uczucia uczuciami, ale relacja musi działać w dwie strony. Ty musisz otrzymywać, możesz dawać, ktoś może brać, ale też jakby odwzajemnienie w tym partnerstwie powinno być. Kochani, do 6 miesięcy, tak jak mówię, sprawy, wszystkie sprawy tak naprawdę, osobiste Wasze problemy się wyklarują. Jeżeli myślicie o wyjeździe, wyprowadzce, przeprowadzce, zmianie pracy, jak najbardziej w najbliższych miesiącach widzę ofertę, propozycję pracy dla Was, która Wam przypadnie do gustu i powiem Wam szczerze, da Wam stabilizację finansową. Da Wam poczucie stabilizacji finansowej. Jeżeli macie poczucie stabilizacji finansowej, ale uczuciowo jesteście na takim, wiecie, trochę w dołku stoicie, to karty mi tu mówią, iż wszystko się wyklaruje do 6 miesięcy przy Was. Wszystkie pytania, które macie w głowie, otrzymają swoje odpowiedzi. Sytuacja się wyjaśni. Tyle, kochani, ode mnie dla Was. Tyle ode mnie dla Was w tym czytaniu. Serdecznie Was zapraszam do innych czytań, które już są dostępne na moim kanale. Zapraszam Was też na moje konto na TikToku. Będzie mi niezmiernie miło. Tam jest ezo.tarot, czyli bardzo podobnie jak mam tutaj. Kochani, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze ze swojej strony. Oczywiście, jak zawsze. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. Pewnie dziś jeszcze rzucę to czytanie i będzie pewnie jeszcze jedno czytanie jakieś na relacje, na uczucia. Serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Cześć!